Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. A dzisiaj, no, materiał, który jest ciekawy ze względu na to, że będziemy mówić dzisiaj o, być może, wzmocnieniach Wisły Kraków. Są to zawodnicy, którzy nie są znani, można powiedzieć trochę takie anonimy, ale którzy mają, grają. Przede wszystkim są w rytmie meczowym, w ligach, które oczywiście no, są uważane za nie jakieś mocne, ale warto tych zawodników sprawdzić, bo wiele przypadków jest takich i myślę, że ten scouting w Wiśle Kraków jest na tyle dobry, że trzeba na pewno tutaj zaufać włodarzom Wisły Kraków w tym momencie. Jest to, jak mówiłem, dwóch zawodników, bo oczywiście dołączył już do zespołu Sławomir Peszko, także z tego się też bardzo cieszę. Ale mamy tak, Wokan Sawicewicz, to jest pierwsze wzmocnienie Wisły Kraków. Tu gdzieś na ekranie swoich monitorów, czy że tak powiem, telewizorów, może to na telewizorze oglądacie ten materiał, nieważne. W każdym razie jakieś tam jego akcje z jego udziałem. No słuchajcie, jest to zawodnik przede wszystkim, który jest, powiedzmy, no nie jest jakiś stary, ma 25 lat, więc myślę, dobry wiek. Jest to zawodnik, który ma pozycję, no zazwyczaj, tak, środkowy pomocnik defensywny, aczkolwiek pewnie też na środku pomocy może grać. Zawodnik słowackiego klubu jeszcze, Slovana Bratysława, no i jesienią rozegrał 16 spotkań i strzelił jednego gola. Pochodzi oczywiście z Czarnogóry, jest, że tak powiem, taki jest jego kraj. No i rozegrał jeden mecz reprezentacyjny, tak? Więc to też jest ważne, no warto odnotować, tak? Aczkolwiek, no wiadomo, nie chciałem o tym mówić na początku, bo raczej jest to mało chwalebne, chociaż nie jeden by chciał grać w reprezentacji swego kraju, więc myślę, że w jakiś sposób ten zawodnik i tak jest wyróżniony. Przynajmniej w swoim, że tak, według siebie na pewno, bo ja nie ukrywam, że w reprezentacji kiedyś bym chciał zagrać, aczkolwiek no, jest to nierealne, od razu wam mówię. Więc tutaj no, taka kwestia. No, zawodnik według mnie ciekawy, aczkolwiek no wiadomo, to też jest problem tych zagranicznych piłkarzy, bo oni równie dobrze mogą się udać, a mogą się też nie udać. Dlaczego mogą się nie udać? Przede wszystkim czasami nie potrafią się dopasować do naszej ligi, aczkolwiek Czarnogórcy mają, myślę, podobny styl grania co my. Nie mówię o reprezentacji, ale mówię ogólnie o stylu grania, tak? Akurat on grał w Słowenii, tak? Słowacki klub, więc no tam może być to trochę inaczej. To wszystko zależy od tego, czy on się wkomponuje w ten zespół, czy on będzie chciał się też, czy on tą Wisłę będzie traktował poważnie, czy to też nie. Wiem, że dzisiaj dołączył do zespołu na lotnisku, no i stamtąd przede wszystkim jutro albo już nawet dzisiaj, chyba raczej jutro przejdzie testy medyczne. Jeżeli wszystko będzie ok, to będzie fajnie i prawdopodobnie zostanie wtedy zawodnikiem Wisły. Tutaj sytuacja podobna co ze Sławomirem Peszko, więc tutaj Wojciech Kwiecień zabezpiecza to wszystko, tak? Jakby coś tam się noga powinęła, to Wojtek Kwiecień to wszystko będzie regulował względem również tego zawodnika. Mamy również drugi nabytek prawdopodobny Wisły Kraków. To jeszcze nie jest aż, to jest dopiero na celowniku Wisły Kraków. Dawid Tijanić, 21 lat, może grać na środku pomocy, również może zagrać na prawej pomocy, no ale prawa pomoc, prawe skrzydło jest już zajęte przez naszą legendę klubową, czyli Kubę Waszczykowskiego, także jego tutaj nie będziemy ruszać. Aktualnie jest zawodnikiem słoweńskiego NK Triglav Kranj, ale kontrakt kończy mu się w czerwcu, ale prawdopodobnie będzie to wypożyczenie, tak? Będzie to wypożyczenie. Grał raczej tylko w drużynach słoweńskich. W obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań, strzelił jednego gola i zanotował 3 asysty, więc no myślę, że no oczywiście, no nie jest to tutaj, ale wydaje mi się, że to jest taki okej, że tak powiem, wynik, bilans, jeżeli chodzi o jego grę, więc tutaj na pewno pretensji prawa nie możemy mieć. Również występował w reprezentacji
U21 Słowenii, także to też jest warte odnotowania. Myślę, że ten zawodnik również nam się przyda, wzmocni środek pola. Tak samo Vukan Savicevic. No, myślę, że jest to na pewno zawodnik, który zmieni troszkę oblicze. No, myślę, że te wzmocnienia są ciekawe. Po prostu są ciekawe. Ja też tutaj nie chcę jakby... inaczej. Nie chcę was wymuszać, że to będą jakieś super transfery, bo to nie są super transfery. Super transferem to jest Kuba Błaszczykowski. Czy transferem super jest w mojej opinii Sławek Peszko, ale na pewno nie super transferem, znaczy nie wiemy, czy to będzie super transfer. Możemy się mile zaskoczyć, musimy brać pod uwagę, że Polska Liga naprawdę już wielu ludzi zweryfikowało, aczkolwiek tutaj te korzenia, można powiedzieć, słowiańskie, tak? Przynajmniej w przypadku, słowiańskie może nie, ale takie, powiedzmy, bliższe naszej piłki, tak? Więc tutaj, są duże szanse, że ten zawodnik nam ci zawodnicy nam wypalą. Możecie oczywiście pisać w komentarzach, co o nich sądzicie. Ja uważam, że jak na sytuację Wisły, to są całkiem mocne wzmocnienia. Więc czekamy, ja powiem wam z niecierpliwieniem, czekam na pierwszy mecz, akurat na wyjeździe, szkoda, że na wyjeździe, szkoda, że w poniedziałek, ale tak swoją drogą. Mówię to chyba od 3 czy 4 materiałów, że mecz jest w poniedziałek, to jest może jakiś dziwne, ale jednak jest to trochę irytujące. I będziemy czekać na to, co się będzie działo podczas tego pierwszego meczu, podczas tego drugiego. I to jest, myślę, fajna rzecz i będziemy nad tym wszystkim pracować. A ja oczywiście dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam również za aktywność, bo ta aktywność jest naprawdę, naprawdę niesamowita, to mega motywuje, to mega też cieszy, że lubicie to po prostu te moje, jak pewien mój hejter, pozdrawiam cię, wypociny, tak, wypociny, drdy małe też lubią opisywać. Każdy ma prawo do jakiejś tam swojej opinii, ale my się tym nie przejmujemy i cieszymy się z tego, że sytuacja Wisły się troszkę poprawia, bo w prawdzie futbolu u Romka Kołtonia był Bogusław Jasiodorski, także bardzo... Oczywiście tych informacji wielkich nie było, ale powiedział, że ma 5-6 ofert od poważnych inwestorów, jest w klubie, jest na tacy. No i myślę, że niebawem te wszystkie dokumenty, jest sprawa utrudniona, bo wszystkie dokumenty są w prokuraturze, co troszkę torpeduje. Torpeduje może nie, ale utrudnia na pewno. No ale coś na pewno trzeba będzie zrobić, bo kupiliśmy sobie parę miesięcy funkcjonowania, no ale teraz trzeba znaleźć inwestora, który to dalej pociągnie. Ale dobrze, bo się znowu rozgadałem. A to nie o to też chodzi, żeby się rozgadać, bo później wyjdziemy stąd o godzinie, wiecie, ja niestety, chociaż cieszę się, słuchajcie, bo w końcu robią mi światłowód, to będą streamy, także będzie troszkę się ten kanał rozwijał, mam nadzieję, że was to cieszy. Dobrze, znowu się rozgadałem, dobra, kończymy to, słuchajcie, bo już nie. Kończymy to, Bogusław Leśnodorski, wielkie brawa dla niego, jeszcze raz, bo dzisiaj to tak naprawdę był taki hymn pochwalny dla niego, jego misja powoli się w Wiśle kończy, ale tak bywa, że nic nie może przecież wiecznie trwać, także żegnamy się, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach, piona!